Bracia Sadownicy to nowa marka jabłek, soków i napojów musujących w Polsce. Powstała w 2017 roku, jednak uprawa owoców i warzyw w rodzinnej firmie przekracza ponad 100 lat. Obecnie sad w Śmiłowicach doglądają bracia Adam Jędrzejewski i Paweł Szeroczyński, czyli najmłodsze pokolenie. Mimo młodych właścicieli firma sukcesywnie się rozwija. Wprowadziliśmy również jabłka pod marką Braci Sadowników. W ostatnim miesiącu wprowadziliśmy nowe opakowanie jabłek. 2 sztuki w tacce papierowej bez plastiku, bez folii. Przetwory braci sadowników nie są w żaden sposób ulepszane, konserwowane ani dosładzane. Produkty można znaleźć w sklepach oraz na stacjach PKN Orlen. Bracia stawiają na pasję, doświadczenie, wiedzę oraz technikę. Technika zrywania jabłka polega na tym, nie możemy jabłka chwytać palcami, tylko jabłko chwytamy dłonią. Wtedy jak schwytamy palcami, to jabłko będą odniesione, jak teraz widać. Do kamery pokażemy, zostaną takie coś. I wtedy nie może pozwolić sobie na takie coś, że to takie są odgnioty palców. Wtedy jabłko już jest przemysłowe i my już nie sprzedamy tego jabłka jako konsument. Konsument żaden nie kupi takiego jabłka. My musimy na przykład sobie zrywać jabłko takim systemem. O, chwytając jabłko dłonią i palcem urywając ogonek. I wtedy jest jabłko piękne i ładne, nie ma żadnego odbicia. W technice zrywania jabłek u braci sadowników jest bardzo ważny tak zwany ogonek jabłka oraz niezrywanie jabłek z pędami, ponieważ w ten sposób osłabiany jest urodzaj na przyszły rok. Sad w Śmiłowicach to miejsce przyjazne pszczołom. Sadownicy bardzo cenią sobie współpracę z pszczelarzami, bo jak sami podkreślają, bez pszczół nie byłoby jabłek. Gdy w sadzie produkuje się owoce, których początek bierze się z kwiatu. Jeżeli kwiat nie zostanie zapylony w jakikolwiek sposób, to znaczy albo przez pszczoły, albo przez inne zapylacze. To są także motyle, czy na przykład pszczoły murarki, które także zapylają. Nie będzie tego owocu. Nie będzie tego owocu, dlatego że ich zbiory będą znacznie gorsze, w najlepszym wypadku, a w najgorszym może ich nie być wcale. Bracia sadownicy współpracują z lokalnymi firmami, czego przykładem są pszczoły z pasiek sadowskich. Wspólnie rozmawiają, a następnie szukają dobrych i naturalnych rozwiązań wspierających ich pracę.